idziemy zobaczyć moją kolejną miejscówkę, ulubioną, również ukochaną miejscówkę spinningową, na której co roku łowię jakiegoś szczupaka. Gdybym więcej poświęcał czasu na spinning, miałbym pewnie lepsze efekty, ale niestety jeszcze ciągle mi się jeszcze chce złowić karpia, dlatego za tym karpiem jeżdżę i ten czas te karpie mi zabierają. A coraz bardziej się skłaniam do tego, żeby więcej zaangażowania poświęcić spinningowi. Kurde, zimno, jest zimno jak cholera, tu jest fajnie. Dobra, postawimy tą kamerkę. Na moment, zaraz ją wykadruję, tylko to ustabilizuję. Już, dobra, Marek sobie wejdzie na chwilę. A potem coś opowiemy. Muszę wziąć kamerę, chcę wam pokazać, bo tam przepiękne te widoki są. Nie ma sensu, żeby ona tu stała na statywie. A to, co mam opowiedzieć, to opowiem w trakcie. Tu są schody do zejścia. To jest moja miejscówka spinningowa. Tutaj sobie zawsze wchodzę tak gdzieś do tego momentu. Nawet chyba bliżej, bo to potem jest, tu już jest głębiej. To sobie kładę podbierak i rzucam. Obrzucam całą tą miejscówkę i przeważnie jakiegoś szczupaka tutaj złowię. W tym roku mi się trafił taki, a nie największy, bo jakiś miał 57 cm chyba. Coś koło tego. Popatrzcie, jak to jest pięknie. Kurde, jak to wszystko takie zamarznięte, oszronione, mglisto, ślisko, pięknie, cudownie. Ale powiedzcie mi, co to jest, kurde, te takie ślady bez śniegu, o co tutaj chodzi, co to było robione, że to taki ślad jest, bo ja tego nie rozumiem. Ci, którzy, i to jest, no, to jest bardziej ślisko, ci, którzy chodzą na zimowe połowy na przeręble, to powinni wiedzieć, skąd to się bierze. Czy to lód pękał, się rozszerzał i takie rysy się porobiły? Nie wiem, nie mam pojęcia. Siadźcie, cudownie. Kurde, ja stoję na środku jeziora, prawie. No, powiedzmy, bez przesady. No tutaj z tej miejscówki, gdzie wchodziliśmy, zaraz oddalę trochę kamerę. To miałem tego mojego szczupaka za milion dolarów. Nie wiem, czy go pamiętacie. Wszedłem, mówię, jak w ciągu 10 rzutów złowię szczupaka, to wygram milion dolarów. I buch! Za pierwszym rzutem szczupaka złowiłem. I Darek Bęcek, Darku, pozdrawiam cię, chociaż zerwałeś ze mną kontakt, nie wiadomo jak to. Co się tam u ciebie dzieje, może coś się wydarzyło złego, ja nie wiem o tym, ale pozdrawiam cię gorąco. Darek Bęcek mi ten milion dolarów przysłał. Ja dostałem milion dolarów za tego szczupaka. A potem, jak już tą miejscówkę, tak, że tak powiem, polubiłem, to
co któryś raz tutaj przyjechałem, to dostawałem zawsze szczupaczka ładnego. Coś tutaj, jakieś dźwięki dochodziły do mnie. Zawsze coś się tutaj działo. Także to moja taka ulubiona szczupakowa miejscowa i zawsze będzie, o ile jeszcze zapłacę PZW, bo nie wiem, zastanawiam się. Denerwuje mnie to PZW coraz mocniej. Możliwe, że nie wiem, czy wy to słyszycie. Możliwe, że nie wykupię w przyszłym roku. Chociaż, no właśnie, ta Sicinka i te wszystkie jeziora. Szkoda by było nie wykupować, nie? No, a tu sobie wyjdziemy po tych schodkach, które tu kiedyś ktoś... Ha, kurde! Ktoś tu zrobił, pamiętacie? Jak chwaliłem tego człowieka, który to zrobił? Schodki tutaj wyrzeźbił w ziemi, miejscówka taka piękna, tu się fajnie łowi. Też z gruntu fajne rzeczy, fajne ryby można połowić. I przyjemnie jest, bo się siedzi w tych śliweczkach tutaj, bo to są śliwki mirabelki. I jest taka fajna miejscówka, ale często gęsto zajęta. Ludziom się to podoba, ludzie to lubią. Ludzie lubią tę miejscówkę. A ja lubię tamtą moją spinningową. Oj, jeśli wykupię PZW, to będę tutaj na ten spinning przyjeżdżał. A teraz wybieram się odwiedzić kolejną swoją miejscówkę. I na tę chwilę w tym... Ach kurde, statyw bym nie wziął. Na tę chwilę... Skleroza. Na tę chwilę będziemy ten sting kończyć bardzo gorąco z tego bardzo zimnego świata. Was pozdrawiam.